próbować sformułować język taki, żeby skomunikować się z publicznością, że ciągle jesteśmy właściwie tymi samymi ludźmi, że zmienia się obyczaj, zmienia się system, zmienia się nasz sposób bycia, natomiast przynależymy do jednej kultury, do tego, co jest nam wspólne i wydawałoby się, że nawet kiedy już wszystko się rwie, że to, co jest, co nas wiąże razem, jest cały czas obecne. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacja o 10.40, już za kilka minut. Pani Anna Augustynowicz, reżyser teatralna, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie, z Państwa i moim gościem. Wracamy po informacjach. Informacje Tok FM. 10.40, Filip Kekusz, zapraszam. Amerykański sekretarz stanu John Kerry odwiedzi Turcję pod koniec sierpnia, podaje telewizja CNN Turk. Rozmowy mają być poświęcone następstwom próby wojskowego zamachu stanu w Turcji z połowy lipca. Po próbie przewrotu w stosunkach Ankary z Waszyngtonem pojawiło się napięcie, o którego zainspirowanie prezydent Turcji Recep Erdoğan oskarża mieszkającego w USA islamskiego kaznodzieję Fethullaha Gülen'a. Turcja domaga się ekstradycji Gülen'a, który zaprzecza związkom z zamachem. Skarżystek, jakie rozpoczęły się w Turcji w związku z nieudanym puczem, zaniepokoiła wiele zachodnich rządów. No, ja idę do 100 tysięcy osób przyłączyło się do skargi złożonej w niemieckim Trybunale Konstytucyjnym w Karlsruhe. Skarga dotyczy porozumienia CETA, umowy o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską. Organizacja Compact, która złożyła wniosek, twierdzi, że to rekordowa liczba i tym samym jest to najbardziej znacząca skarga obywatelska w historii Niemiec. Inicjatorzy akcji twierdzą, że porozumienie o wolnym handlu, podobnie jak dyskutowane od miesięcy porozumienie TTIP ze Stanami Zjednoczonymi, grozi osłabieniem praw demokratycznych w Europie. Umowa ma znieść cła i zliberalizować handel usługami między Kanadą i wspólnotą. 20 sunnitów skazanych za przynależność do ugrupowania terrorystycznego stracono w rządzonym przez szyitów Iranie. Prokurator generalny Mohammad Javad Montazeri twierdzi, że skazani popełnili morderstwa, zabili kobiety i dzieci, dopuścili się zniszczenia i zabijali duchownych sunnickich. Kolejne informacje Radia Tok FM o 11. Dni. Sprawa z Rosji. Bank centralny w Moskwie wypuścił specjalną stanie monetę z wizerunkami pomników z miast stolic państw wyzwolonych spod nazistowskiej okupacji przez radziecką armię. Na jednej z monet znalazł się też monument czerwonoarmistów z cmentarza przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Zapraszam za niespełna 20 minut w imieniu Małgorzaty Mostowiec. Pogoda. Więcej słońca dziś na południu kraju, tam też raczej bez opadów. Z kolei na Pomorzu, Warmii, Kujawach i w Lubuskiem będą przechodzić burze. W Trójmieście 23 stopnie, w Poznaniu 26, w Warszawie 27, w Katowicach i Krakowie 29 stopni, a w Opolu i Wrocławiu 30 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, prosto z Gdańska. Państwa i moim gościem jest pani Anna Augustynowicz, reżyser teatralna, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie. Dzisiaj o godzinie 20.30 w Teatrze Wybrzeże sztuka Burza w ramach Festiwalu Szekspirowskiego, oczywiście w reżyserii pani Anny Augustynowicz. I to jest jedna z trzech polskich sztuk, które walczą o nagrodę Złotego Jorika. Trzymam kciuki. Dziękuję. Ale no właśnie, dlaczego w ogóle Szekspir? Bo pani w swojej pracy sięga po różne nazwiska, po różne teksty, no ale sięgnęła też pani po Szekspira. Co jest takiego w Szekspirze? Czy jest coś, czy to jest jeden z, po prostu z tekstów, jeden z autorów, czy jest... rozumiem, że jest wyjątkowy, no bo powstają te festiwale poświęcone, że jako jeden z niewielu autorów jest grany od setek lat i trochę się nie starzeje wciąż. Wciąż wydaje się, że można tam znaleźć jakieś przestrzenie, no ale to tak mówię z punktu widzenia laika, a z punktu widzenia kogoś, kto w teatrze siedzi od lat. Teksty Szekspira są świetną materią do uczenia się teatru. A polega to na tym, spróbuję tak w skrócie opowiedzieć, że w obrębie tekstu zasadniczego, czyli partytury, którą posługuje się aktor, czyli tekstu, który ma do zagrania, do wypowiedzenia, w obrębie jego tekstów bardzo wyraźnie zaznaczone są rytmy, które
są w stanie uświadomić coś, co powiedzmy w sporcie nazwalibyśmy zagrywką, i jest jakby odejście od zagrania i zdolność jakby uśmiechu czy dystansu na temat samego zagrania. Mamy tutaj do czynienia z tak zwaną grą ironią. Pokazuje to ogromną samoświadomość człowieka, której natura jest naturą aktora. Szekspir, jeśli pojawia się w pracy, w warsztacie, on po prostu daje jakby zarówno aktorowi, jak i reżyserowi, jak i całej grupie twórczej ogromną możliwość takiego jakby treningu aktorskiego, który polega na pozyskiwaniu świadomości własnego warsztatu, świadomości tego, czym tworzymy. Tak, bo ponieważ to, co przechowuje się w tekście, w istocie, to nie didaskalia, bo one są pisane, powiedzmy, w określonej epoce dla określonego teatru, umieszczonego w określonej architekturze teatralnej. Natomiast to, co jest żywe, jakby przechowuje się w zapisie rytmu człowieka, gdzie znajduje się poziom afektacji, gdzie poziom refleksji. U Szekspira mamy duże partie wierszem, inne partie prozą. Ale w burzy pani to burzy, że tak zrymuje. To nie jest do końca tak. Z tego względu, że jakby mając świadomość partytury, która jest bazą, można próbować się tym bawić, można odchodzić, można próbować się temu przyglądać. Natomiast to jest materia zasadnicza, którą się karmimy, ponieważ tam jest zapisana energia każdej z postaci. I teraz to jest tak, że są całe partie na przykład monologów, które często są, można by powiedzieć, niewykoncypowane, tylko są tym stanem emocji, że aktor może powiedzieć: mówi mi się, nie mówię ja. Czyli tam jest zapisany człowiek w pewnej temperaturze, w pewnej gorącości, i to w sposób bardzo świadomy, i za chwilę jest to skontrapunktowane, jakby, że możemy go zakwestionować w tym stanie, przyjrzeć mu się jak w laboratorium. I to jest materia fantastyczna, pomijając, że coś, co jest poezją, nie do końca może być przekładalne, ale jest wyczuwalne. I często trzeba mieć zaufanie, że jeśli na poziomie lektury tekstu, czytając ten tekst, człowiek to czuje, to teraz, żeby tego nie zniszczyć, ale znaleźć taki język, czyli taką formę na scenie, żeby to podać dalej, żeby tym się podzielić. Bo musi być wiara, że widz, który przyjdzie, jest w stanie to czuć tak samo jak, powiedzmy, zespół pracując przez kilka tygodni czy miesięcy nad tą partyturą. I z tej partytury oczywiście wychodzą obrazy. Zagadnienie obrazu u Szekspira jest nieprawdopodobnie ciekawe, ponieważ to są właściwie takie scenariusze, które można by nazwać często hollywoodzkimi. Natomiast w teatrze właściwie nie ma potrzeby odnosić się do szerokiego planu, kontekstu, obrazu, ponieważ ten kontekst można powołać właściwie przy pomocy niezbyt intensywnych środków, ale tylko z pewnego ciśnienia, które wytwarza się pomiędzy aktorami na scenie. I te wiązania, to co się staje między ludźmi, jaki to jest gąszcz relacji, w których na co dzień przychodzi nam brać udział, przez Szekspira
Szekspira jest fantastycznie właśnie wyprowadzany z iluzji, wyprowadzany z kamuflażu, gdzie przy pomocy jego tekstów dowiadujemy się właściwie cały czas jakiejś prawdy o sobie, uczymy się o sobie, a przez to, że uczymy się o sobie, o tym, co jest w nas, o tym, co jest w naszej naturze, pojmujemy także świat. A czego wymaga pani od widza? Bo myślę sobie, że to trochę tak jak z jakimś wykładem. Można iść na wykład dotyczący fizyki kwantowej. Jeżeli nie mamy jakiejś wiedzy w tym obszarze, no to pewnie się wynudzimy. Niewiele zrozumiemy, tak? Przychodząc do teatru, wydaje się na początek, że teatr jest dla wszystkich, no ale reżyser, prowadząc dialog z widzem, też pewnie więcej mu powie albo więcej się dowie, jeżeli widz jest w jakiś sposób przygotowany. Tak? Przygotowany, bo ma wiedzę o świecie, bo ma wiedzę o materii, bo ma wiedzę o Szekspirze, bo ma wiedzę o tym, kto tym tekstem, kiedy i jak grał. Czy w ogóle ma pani jakieś wymagania wobec publiczności? Jeśli mogę mówić w ogóle jeśli reżyser może mieć wymagania. Powinien. To jest tak, że to, czego potrzebuje, to widza otwartego. Otwartego na drugiego człowieka, na formę, na myślenie. Ciekawego drugiego człowieka. I to jest właściwie wszystko, bo jeśli mamy ciekawość, to nie eliminujemy, nie ignorujemy, nie jesteśmy w stanie wejść w relację. I to jest właściwie to wszystko, co potrzeba, żeby być w relacji z drugim człowiekiem. Tego samego potrzeba w teatrze. Natomiast, żeby kodować pewien poziom zabawy, bo teatr jednak jest jakąś zabawą, potrzeba także pewnej wrażliwości na to, z czym obcujemy w naszej codzienności albo zmysłu, zwykłego zmysłu ludzkiego obserwacji, który często wchodząc, że tak powiem, w dorosłość zatracamy. Dzieci mają często taki spontaniczny zmysł. I to jest może najważniejsze właśnie, żeby móc przez chwilę poczuć się jak dziecko, ale nie dziecko w infantylizmie swoim, tylko w takiej jakby czystości podejścia do drugiego człowieka. I wydaje mi się, że to jest gdzieś bardzo ważne w formułowaniu tego języka. Ideałem byłoby, gdyby coś takiego się udawało, to pewnie zawsze byłabym bardzo szczęśliwa, żeby przedstawienie było zbudowane na jakby kilku poziomach i mogło wchodzić w relacje z ludźmi o różnych progach wrażliwości, ponieważ każdy z nas jest inny, prawda? Ale z drugiej strony, no też zdaje sobie człowiek sprawę z tego, że tak jak nie jesteśmy w stanie przyjaźnić się z każdym, kogo spotkamy, tak przedstawienie, które robimy, też nie jest w stanie przyjaźnić się z każdym. Natomiast jeśli ono w ogóle zaprzyjaźni się z jakąś grupą ludzi, wejdzie w relacje, to już w tym momencie spełnia się jego sens. Niektóre gatunki literackie zawierają morał, tak? Że jest jakaś opowieść, na końcu autor mówi nie bezpośrednio, albo bezpośrednio, że jeżeli jest jedna rzecz, którą chciałbym, żebyś zapamiętał z tej opowieści, to, że nie wiem, zło na przykład zawsze zostaje ukarane, cokolwiek. Czy pani też tak ma, że gdzieś tam robi sobie pani taką listę mentalną na przykład, że jeżeli chciałabym, żeby widz wyszedł z jednym przesłaniem, to niech to będzie to, a jeżeli z dwoma, to, a jeżeli z dziesięcioma, to mam taką listę. Nie. Znaczy, wydaje mi się, że cała zabawa w teatr polega na tym, żeby nie tworzyć przesłania. Że właściwie z bycia na scenie, z działania się na scenie, z argumentacji każdej z postaci, każdy widz osobno w swojej wrażliwości, w swojej świadomości musi wziąć dla siebie. I właściwie przedstawienie powstaje w wyobraźni widza. I każdy, kto siedzi na widowni, ma do tego prawo. I
ogromnie ważną jest rzeczą, żeby, dla mnie przynajmniej, żeby ten obszar dla wrażliwości widza pozostawić, żeby nie dopełniać mu wszystkiego. Teatr nie jest kulturą obrazkową, jest stawaniem się, dynamiką tego, co dzieje się między ludźmi. Właściwie w teatrze nie aktor pojedynczy jest ważny, tylko to, co dzieje się między aktorami i to, co dzieje się między sceną i widownią. I to łączenie między jakby jest istotą, która stanowi podstawę całej zabawy. Bardzo pani dziękuję. Dzisiaj o 20.30 w Teatrze Wybrzeże Burza w reżyserii pani Anny Augustynowicz, a po spektaklu spotkanie z panią i z zespołem. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut, o godzinie 11. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Państwa moim gościem była pani Anna Augustynowicz, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego Szczecina. Dziękuję bardzo. Owczarek. Poradnik Tok FM. Krzysztof Woźniak, dzień dobry. Kolejną platformą internetową, która ma za zadanie ułatwić połączenie pasażera z kierowcą samochodu, jest otodojazd.pl. W odróżnieniu od Ubera twórcy stworzyli tę usługę, aby łączyć ludzi, którzy chcą wspólnie dojeżdżać do pracy, teoretycznie. Nie znaczy to jednak, że jest jakiekolwiek ograniczenie terytorialne, zasięgu przejazdu czy celu. Wszystko zależy od użytkowników. Aby skorzystać z usługi, trzeba się oczywiście zarejestrować, podając imię, nazwisko, numer telefonu i maila, albo łącząc konto z Facebookiem. Po rejestracji od razu możemy wyszukać interesujące nas oferty. Najprościej jest to zrobić, wpisując początek i koniec trasy. Uzyskamy mapę z ofertami, ceny przejazdu oraz dane do kontaktu z kierowcą. Oferty możemy również dodawać własne, jako pasażerowie, ale i oferujący przejazd. Usługa otodojazd.pl stworzona jest głównie dla tych, którzy chcą się poruszać w obszarze własnej miejscowości, ale zdarzają się też przejazdy międzymiastowe. Twórcy oferują również aplikację mobilną, ale tylko na urządzenia z systemem Android. Żeby nie było za łatwo, to aplikacja mobilna nazywa się InOneCar. Pozdrawiam. Poradnik Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 20. Czwartek. Joanna Solska, teraz Solska. Zapraszam każdy czwartek po 20. Salon Radia Tok FM. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz, kupując smartfona, dostajesz w prezencie głośnik, powerbank lub selfie stick. Kup na przykład smartfon Samsung Galaxy S7 z ładowaniem bezprzewodowym za 2999 zł i odbierz głośnik Creative. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Rusza wielka wyprzedaż rowerów Cube 2016. Sprawdzaj nas regularnie na www.skiteam.pl. Codziennie nowe hity wyprzedażowe. Od rowerów dziecięcych po rowery z pełną amortyzacją. Rabaty do 3000 zł. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stwardnienie rozsiane, to zabrzmiało jak wyrok. Nie chciałem się z tym pogodzić. Świat idzie naprzód. Medycyna idzie naprzód. Nauka nigdy się nie zatrzymuje. Są leki i coraz lepsze terapie. Można walczyć z tą chorobą. Dla mnie to sprawa życia. SM. Walcz o siebie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.
oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 4 sierpnia, minęła 11. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Politycy PiS-u sugerują, że nie dojdzie do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego także tej najnowszej ustawy o jego działalności. Rząd ma w planach zamykanie nierentownych kopalń, za co wcześniej krytykował swoich poprzedników. W Warszawie udostępniono pierwsze mieszkania na wynajem. Rząd najpewniej nie opublikuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 sierpnia, wyroku, w którym Trybunał rozstrzygnie o konstytucyjności najnowszej ustawy o swojej działalności, która ma wejść w życie w połowie miesiąca. Politycy PiS-u mówią o tym na razie nieoficjalnie. W kuluarowych rozmowach przyznają, że na publikację tego wyroku raczej nie ma co liczyć. Ta nowa ustawa, podpisana przez prezydenta w ostatnią sobotę w czasie Światowych Dni Młodzieży, powiela wiele zapisów tak zwanej ustawy naprawczej z grudnia, której konstytucyjność Trybunał zakwestionował w wyroku z 9 marca. Tamten wyrok do dziś nie został opublikowany. Teraz o tym, że rząd ma listę kopalń do zamknięcia i że szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk mówi wprost, by nie bać się zamykania nierentownych zakładów. Tymczasem w czasie kampanii wyborczej PiS atakował poprzedni rząd właśnie za takie pomysły. Teraz jednak Kowalczyk w poranku Radia TOK FM przekonywał, że chodzi o kopalnie, w których nie ma już węgla. Od początku mówiliśmy, że jest część kopalni, które trzeba zamykać, bo one już od dawna są nieopłacalne z powodu wyczerpania złoża i to jest podstawowa sprawa. Więc trzeba kopalnie, które wyczerpały swoje złoża, zamykać, tylko w to miejsce budować nowe i to jest niezwykle istotne, więc nie bójmy się zamykania kopalni. Pod koniec kadencji poprzedniego Sejmu PiS głosował przeciwko rządowej ustawie o restrukturyzacji kompanii węglowej i planowanemu zamknięciu czterech nierentownych kopalń, a przyszła premier Beata Szydło brała udział w organizowanych przez górników antyrządowych protestach. Inwestycja w ramach państwowych mieszkań na wynajem właśnie wkroczyła do Warszawy. Bank Gospodarstwa Krajowego oddał do użytku pierwsze lokale na Bielanach. Tanio nie jest, ale już ustawia się po nie kolejka chętnych. Wodzie Kowalik. Dwupokojowe nowe mieszkanie z wyposażoną kuchnią i łazienką za 2300 zł miesięcznie plus opłaty. Ceny wynajmu w programie BGK niektórych rozczarowały. Ogłaszając założenia programu, BGK powiedział, że to będą stawki bardzo atrakcyjne, niższe od stawek rynkowych o 20-30%. Wszyscy się tej myśli uczepili. Rzeczywistość wygląda inaczej. Mówi Marcin Krasoń, analityk Home Broker, ale dodaje, że ceny wynajmu prywatnego w takiej lokalizacji są podobne, a mieszkania mają wysoki standard. Sam Bank Gospodarstwa Krajowego od swoich zapowiedzi sprzed kilku lat teraz się odżegnuje. Nie jest program socjalny, tylko program absolutnie komercyjny. Fundusz jest funduszem zarabiającym, w związku z tym nasze ceny są cenami absolutnie rynkowymi. Mówi Tomasz Siwak z funduszu, ale podkreśla, że do udostępnionych 87 lokali już zgłosiło się dwa razy więcej chętnych. Wojciech Kowalik, TOK FM. Warszawski monument czerwonoarmistów z cmentarza przy ulicy Żwirki i Wigury znalazł się na rosyjskiej pięciorublówce. Bank Rosji wypuścił specjalną serię z wizerunkami pomników z miast stolic państw wyzwolonych spod nazistowskiej okupacji przez radziecką armię. Na pięciorublówkach oprócz Warszawy znalazły się m.in. pomniki z Bukaresztu, Budapesztu, Wiednia, Pragi, Wilna oraz Tallina, gdzie, przypomnijmy, demontaż monumentu czerwonoarmistów doprowadził w 2007 roku do wielodniowych protestów i zamieszek. Monety wypuszczone na rynek 1 sierpnia już stały się przyczyną poważnego dyplomatycznego zgrzytu przeciwko umieszczeniu na pięciorublówce wileńskiego pomnika. Zaprotestował tamtejszy MSZ. Rosyjska telewizja, nie kryjąc oburzenia, poinformowała, że według dyrektora politycznego litewskiej dyplomacji Moskwa pokazała, iż nie jest jeszcze gotowa do prawdy historycznej o sowieckiej okupacji. Rosyjskie media sugerują, że skoro litewski polityk podważa znaczenie wyzwolenia przez armię radziecką spod nazistowskiej okupacji, to staje po stronie hitlerowskich Niemiec. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich sport. Za czasów Roberta Korzeniowskiego polscy sportowcy zdobywali na Igrzyskach Olimpijskich nawet 17 medali. I teraz trudno będzie im to powtórzyć. Nasz mistrz z Atlanty, Sydney
i Aten jest wprawdzie przekonany, że biało-czerwoni poprawią swój medalowy bilans z poprzednich igrzysk, ale nie chce wyrokować, ile krążków przywiozą z Rio de Janeiro. Odnoszę takie wrażenie, że w ostatnich dniach taką polską narodową dyscypliną jest liczenie niezdobytych jeszcze medali. Ja myślę, że ta liczba 10 medali rzeczywiście zostanie odczarowana. Korzeniowski przekonuje, że nieważne, że ważne są nie tylko medale, że liczy się także to, co czeka nas w przyszłości. Patrzmy uważnie na tych zawodników, którzy będą tuż spoza ósemką. Jeżeli to będą zawodnicy w wieku 20-24 lat, to jest wielka szansa, że to będą ci, o których usłyszymy i którym będziemy kibicować w Tokio za 4 lata. Igrzyska w Rio oficjalnie ruszają jutro. Ceremonia otwarcia rozpocznie się o 1:00 w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu Tok FM o 11:20. Pogoda. Dziś bez deszczu w Suwałkach i większości regionów w południowej części Polski. W większości, bo popada w Zakopanem, zaś w Lubuskiem, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem oraz Warmińsko-Mazurskiem może też zagrzmieć. W Trójmieście i Szczecinie 23 stopnie, w Białymstoku 24, w Bydgoszczy, Toruniu 25, w Poznaniu 26, w Warszawie i Łodzi 27, w Lublinie 28, w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie 29, a we Wrocławiu 30 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek. To jest wydanie gdańskie, a więc z Gdańska. W studio profesor Tomasz Szarek, matematyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Miło pana widzieć. O matematyce będziemy rozmawiać? Z matematykiem? Z matematykiem? No jeszcze jestem matematykiem. A to matematykiem się bywa? Wie pan, no, nie, matematykiem się jest, ale mówię jeszcze, bo wyjechał papa Franciszek. Możemy znowu przestać lubić Arabów, a Arabowie to cyfry arabskie, prawda? Jak zakażą używania cyfr arabskich, to chyba będę musiał zmienić zawód, zająć się czymś innym. A jaka by była alternatywa? No cyfry rzymskie, prawda? Liczby rzymskie. I co z zerem wtedy? A, no właśnie. Nie, wie pan, oczywiście żartuję, ale no niepokojące są pewne tendencje. Ja oczywiście jestem za tym, żeby ludzi kształcić kompleksowo. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest takie kształcenie humanistyczne. Sam staram się być również humanistą. Ale z niepokojem, proszę, czy wychodzi, nie mnie oceniać, ale wydaje mi się, że wie pan, no, będziemy kładli nacisk na historię i to inną historię. Janusz Głowacki kiedyś powiedział, że Polska to jest taki kraj, w którym nawet przeszłość jest nieprzewidywalna, więc będziemy uczyli się nowej historii, ale mam nadzieję, że nie wyeliminujemy matematyki. Ale zastanówmy się, co by było, gdyby faktycznie cyfry arabskie zostały zdelegalizowane i cyfry rzymskie. A prawda, jak nasze tutaj dziedzictwo bliższe nam. Bliższe cywilizacyjnie. Co byśmy zrobili bez zera? Łatwo. No, odpada, proszę sobie wyobrazić, że odpada nam taka obrzydliwa rzecz, jak dzielenie przez zero. Tak. Już jest dobrze. Tak. No tak, no, byłoby prościej w tym względzie. Ale mielibyśmy problem. No mielibyśmy problem również dlatego, że matematyka, wie pan, ja w ogóle zrzymam się, kiedy o matematyce mówi się, i podejrzewam, że taka jest intencja pana, zapraszając mnie tutaj, będziemy mówili o zastosowaniach matematyki, że te zastosowania matematyki, no to wszyscy widzimy. No nie byłoby nas tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie zastosowania matematyki, telefony komórkowe, telewizja satelitarna, wszystko. Proszę? Fizyka. Fizyka, no tak, ale fizyka, matematyka to już właściwie w tej chwili się zlewa. No, matematyka jest językiem fizyki. Ale matematyka to jest przede wszystkim piękno. I na to piękno, i to na to już zwrócił, proszę pana, Arystoteles. Zwrócił uwagę Arystoteles. Ale to mnie właśnie fascynuje, panie profesorze. No bo... A czemu mnie pan ciągle tym profesorem nazywa? Wie pan, znajomy mi opowiadał, że przechodził kiedyś, wie pan, przez cmentarz. I tam taka aleja zasłużonych i widzi nagrobek człowieka, imię, nazwisko, data urodzenia, daty śmierci nie było. I tam było wykute kasjer kolejowy. I za jakiś czas przechodzi, widzi, tam jest wykute starszy kasjer kolejowy.
te tytuły, no to dobre są rzeczywiście na nagrobki, a ja tam nigdy nie chciałbym być arystokracją cmentarną, zresztą wie pan, no nie wiadomo jak to z tymi nagrobkami będzie, czy nie będą wcale i zasłużonych. No, chciałem pana legitymację dać taką, żeby nasi słuchacze myśleli, czy nie myśleli sobie, że od przechodził właśnie jakiś pan koło studia, wszedł i będzie rozmawiał o matematyce, tylko że to jest poważny profesor matematyki. No, poważny, wie pan, no. Ale o tym pięknie, wie pan, bo w wielu rozmowach z różnymi gośćmi, ale przeważnie z przestrzeni, powiedziałbym, matematyki i fizyki, często słyszałem coś takiego, że ten wzór, tak, określający coś tam, on także jest piękny, jest taki, że on jest piękny. A ja myślę sobie, ale właściwie dlaczego? Dlaczego to musi być piękne? I na czym to piękno polega? Co ma estetyka do matematyki? Dlaczego, nie wiem, wzór na, no nie wiem na co, bo... Już nie pamiętam matematyki. Nie ma. A zdawał pan maturę, coś, tak? Z matematyki? Słucham? Zdawał pan maturę? Niestety tak. Ach. No to możemy rozmawiać dalej. Dlaczego to tak musi być piękne? Dlaczego nie może to być po prostu... Czytam jakiś tekst na ten temat, gdzie ktoś polemizuje właśnie z tym, że nie, jest cała masa rzeczy, które nie są piękne, nie są obrzydliwe, znaczy są obrzydliwe, nie są piękne w sensie właśnie tego, a opisują bardzo precyzyjnie pewne rzeczy. Fizyczne lub matematyczne, tak? Co z tym pięknem w matematyce? Właśnie, co to jest piękne w matematyce? Że matematycy już sobie teraz uzurpują nową przestrzeń. Że chcemy też estetykę wciągnąć tutaj. Proszę pana, zróbmy eksperyment myślowy. No, wyobraźmy sobie, że to twierdzenie Pitagorasa, którym dzieci są katowane już w szkole podstawowej. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Suma kwadratów przy prostokątnych równa się kwadratowi przeciw prostokątnej. Gdyby tam nie było A do kwadratu, tylko na przykład A do pierwiastek z 2. Aha. Ten wzór byłby brzydszy, tak? On jest piękny, prawda. bo on jest... Jakby powstał w baroku, to byłby piękniejszy, gdyby tam był pierwiastek z iluś tam. Ale ja chciałem powiedzieć, że matematyka to jest z jednej strony pewna precyzja. A pamięta pan sposób na Alcybiadesa? Tak. No właśnie, tam nikt nie mógł w ogóle zapamiętać twierdzenia Pitagorasa, aż nauczyciel, zdaje się, mówi, nie to tam, uczniowie z jakiegoś tam tajnego klubu mówią, chodzi o to, żeby materiału na koszulkę wyszło tyle, co materiału na lewą i prawą nogawkę. Tak jest. A, wreszcie skumałem, gdzie tu piękno? Nie wie pan, ale jest taka zdumiewająca rzecz, na którą chciałbym tu zwrócić uwagę. W środowisku matematyków, jeżeli ktoś mówi mi, zobacz jaka ta teoria jest piękna, zobacz jaki ten wzór jest piękny, jakie to twierdzenie jest piękne, to panuje powszechna zgoda co do tego, że to twierdzenie jest piękne. Wśród matematyków, rozmawiam z moją znajomą, współpracowniczką, mówi mi, zobacz, tu mamy takie piękne twierdzenie, i czytam, rzeczywiście ono jest piękne. Próba zdefiniowania, czym jest piękno w matematyce, no właśnie, to jest taki precyzyjny, jakiś dostojny sposób wyrażania pewnych idei, pewnych związków między bytami idealnymi. Tu dotykamy rzeczy bardzo fundamentalnej, mianowicie poglądów na to, czym jest matematyka. Z jednej strony platonizm, i tu chcę powiedzieć, że jestem zdecydowanym wyznawcą platonizmu, czyli uważam, że matematykę my nie tworzymy, my ją odkrywamy, ona jest zapisana, to są te relacje między ideami. I tak uważał Platon. To było moje stanowisko w liceum. To jest pana stanowisko, tak? Że ja wciąż odkrywam matematykę, pani profesor, i proszę mnie tu jeszcze nie... A, rozumiem. Nie wymagać ode mnie, że o rzeczach nieodkrytych mówię. Tak, ale możemy też tworzyć i niestety pana młodsi koledzy, moi studenci w tej chwili w bardzo kreatywny sposób tworzą matematykę i tam 2 plus 2 już 4 być nie musi, bo przecież dlaczego? Więc ten... Te poglądy takie konstruktywistyczne, czyli matematykę tworzymy i matematyka jest dlatego skuteczna, że jest produktem naszego umysłu, a nasz umysł jest materialny, w związku z czym w nim odbite jest to, co materialne i tutaj ich argumentem jest, no świetnie stosuje się do opisu rzeczywistości. I to poważni ludzie, bo jeden z moich profesorów, mistrzów, profesor Andrzej Lasota, myślę, że o nim też troszeczkę tu wspomnę, mówiąc o zastosowaniach. Otóż profesor Andrzej Lasota tak właśnie uważa. Niemniej ja jestem platonikiem. Czyli matematyka istnieje niezależnie, jest piękna właśnie. Co to znaczy, że jest piękna? Że jest prosta? Nie jest prosta. Że wzory są... Tak, ona jest prosta w pewien sposób. Ona jest prosta. Oczywiście trzeba, wymaga to pewnego wysiłku, żeby tą prostotę... A pan, co to jest proste, nie znaczy łatwe. No.
proste to synonim, słowo proste, synonim słowo łatwe. Nie, ta matematyka jest prosta i proszę zobaczyć też, większa panuje zgodność wśród matematyków odnośnie tego, że jakieś twierdzenie jest piękne, niż wśród, nie wiem, fanów malarstwa, dla których dla jednych Van Gogh jest piękny, dla innych Rembrandt i ludzie polemizują ze sobą. No tak, bo to jest tylko kwestia, każdy jest w pewnym sensie takim odbiorcą, tak? Każdy może wyrazić swoją opinię. Ktoś rozumie więcej, ktoś widzi więcej, ale gdzieś na końcu chodzi o to, co to robi ze mną w środku. A jak patrzę na całki, to myślę sobie... Wie pan, to jest piękne? Na początku mojej kariery akademickiej uczyłem studentów Wydziału Górniczego na Politechnice Śląskiej. I tam pamiętam rozmowę z jednym takim studentem, który mówił mi, a po co mu całki, przecież całką węgla nie nakopię. Odpowiedziałem szybko, że można strop podeprzeć, bo to takie trochę dobre do podparcia stropu. Ale wie pan, no, jeżeli wejdziemy w tą teorię, wśród matematyków na przykład panuje przekonanie, że jeżeli udowodnimy jakieś twierdzenie, to i zrobimy to, nie wiem, na stu kilkudziesięciu stronach, bo na przykład dowód wielkiego twierdzenia Fermata Andrew Wilesa liczy sto kilkadziesiąt stron, to po jakimś czasie znajdziemy dowód prosty, piękny, przejrzysty, wprowadzając pewne definicje, porządkując wiedzę matematyczną. Znajdziemy coś, co będzie właśnie takie spójne, proste, precyzyjne. Ujęcie pewnych aspektów, dokładnie pewnych aspektów, doprowadzi to do tego, że będziemy mieli coś dostojnego. Michał Heller mówi o matematyce, że to jest jedyna działalność człowieka, jedyna aktywność człowieka, uprawianie matematyki, która jest wyjęta spod grzechu pierworodnego. Talk is cheap, jak mawiają Amerykanie. Wie pan, to trochę tak jakby powiedzieć, że znowu, dlaczego coś musi być proste? Dlaczego te 100 stron właściwie mamy skondensować do jednej strony albo do jednego wzoru? Dlaczego nie zostawić tego na 100 stronach, jeżeli tego wymaga? To trochę jakby powiedzieć jednej osobie, jak działa samochód. Proste, lejesz benzynę i jedziesz. No tak, ale jak pan to powie mechanikowi, to a nie, albo to są jakieś zespoły, podzespoły, elektronika, coś, tak? No jasne, że mechanik musi wiedzieć, z czego to się wszystko składa i dlaczego działa albo nie działa, tak? No ale ktoś powie, no już benzynę już. Czy to jest piękne, proste? Nie wiem. Jedno i drugie opisuje pewne procesy, tylko na różnym poziomie. Ale wrócimy do tej nieszczęsnej, używam tego terminu precyzyjnie, matematyki po informacjach Radia Tok FM. Profesor Tomasz Szarek, matematyk z Uniwersytetu Gdańskiego, jest Państwa i moim gościem. Informacje o 11.20. Wracamy po informacjach Radia Tok FM. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia. W miejscu kolizji tworzy się ogromny korek. W połączeniu ze skierowaniem do Sejmu. Sens tworzy się w połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz, kupując smartfona, dostajesz w prezencie głośnik, powerbank lub selfie stick. Kup na przykład smartfon Samsung Galaxy S7 z ładowaniem bezprzewodowym za 2999 zł i odbierz głośnik Creative. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przesadziłem z tą kartkówką. Wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica, nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Wyobraź sobie gałązkę soczystych pomidorów, kruchą sałatę, chrupiące szparagi. Kupiłeś je kilka dni temu, a one wciąż są świeże. Dzięki technologii No Frost w lodówkach Samsung przechowywane produkty pozostaną świeże na dłużej. Lodówki Samsung No Frost. Więcej świeżości bez szronu.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Raz, dwa. Wdech, wydech. Świetnie. Mocne uda. Mocne uda. Świetnie. Czujesz to? Wybierz pakiet Styl Życia. Teraz z internetem telewizja do końca roku za darmo. Zamów już dziś. 801-1100. Netia. Szczegóły promocji na netia.pl. Czujesz to? Co robicie w weekend? Jedziemy na dworze. Wyjeżdżacie gdzieś? No mówię, że jedziemy na dworze. Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Nawracający nieprzyjemny zapach z ust może on dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem jest suplement diety Halidomin. Tabletki do ssania Halidomin likwidują przyczynę. Ich składniki wiążą lotne związki siarki stanowiące źródło przykrego zapachu i redukują ich wytwarzanie w jamie ustnej, a dodatkowo skutecznie odświeżają oddech. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Dziś ulicami Krakowa przejedzie kondukt wiozący trumnę z ciałem kardynała Franciszka Macharskiego. W tej chwili krakowianie modlą się przy niej w Bazylice Ojców Franciszkanów. Tam też o 17:00 odprawiona zostanie msza, po której kondukt żałobny wyruszy spod papieskiego okna ulicami Franciszkańską i Grodzką na Wawel. Konny karawan dowiezie trumnę do bramy bernardyńskiej. Przejazd konduktu żałobnego najprawdopodobniej spowoduje utrudnienia w ruchu. W tym czasie kierować nim będą policjanci. Rząd Australii odrzuca zarzuty organizacji humanitarnej dotyczące traktowania uchodźców i imigrantów w ośrodku na wyspie Nauru. Przedstawiciele Amnesty International i Human Rights Watch kilkanaście dni przyglądali się pracy ośrodka i twierdzą, że jego pensjonariusze przetrzymywani są w nieludzkich warunkach, że padają ofiarami przemocy i odmawia im się pomocy lekarskiej. Władze w Canberra zapewniają tymczasem, że raport jest nierzetelny. Przypominają, że jego autorzy przebywali na wyspie incognito i że z ich wizyty nie powstała żadna dokumentacja na piśmie. Podkreślają też, że Nauru jest niezależnym państwem, na działania którego Australia nie może wpływać i że ośrodkiem zarządza prywatna firma. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów Legia Warszawa będzie rozstawiona, na kogo w niej trafi. Dowiemy się po jutrzejszym losowaniu, które odbędzie się w południe w szwajcarskim Lyonie. Więcej o tym w informacjach Radia Tok FM już dziś w południe, a te najbliższe informacje o 11:40. Zapraszam. Pogoda. Dziś bez deszczu w Suwałkach i większości regionów w południowej części Polski, w większości bo popada w Zakopanem, zaś w Lubuskiem, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim może też zagrzmieć. Na termometrach od 23 stopni na Wybrzeżu, przez 27 w Warszawie i Łodzi do 30 stopni we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Państwa i moim gościem jest profesor Tomasz Szarek, matematyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Spieramy się o matematykę. Ale dobrze. Niech będzie, że jest piękna. Poddaję się, panie profesorze. No jest piękna. Cieszę się, że pana przekonałem do tego, że matematyka jest piękna. Myślę, teraz przekonam do tego, żeby matematykę zacząć studiować. Studiować? Tak, tak. Czyli te... To jest fajne spędzanie czasu. Podstawówka, gimnazjum i liceum już nie wystarczą? Już... No nie będzie gimnazjum, wie pan, to podstawówka i... No dobrze, 12 lat nie wystarczy, nie żeby wystarczy. Ten koszmar się zakończył? Ale jaki koszmar, proszę pana, no to jest zupełnie piękna rzecz i taki sensowny sposób spędzania czasu. Chociaż, wie pan, matematycy pracują w bardzo specyficzny sposób, to wiadomo, że myśl błąka się kiedy chce i kiedy chce.
więc trudno tutaj zorganizować swoją pracę, że to właśnie będę matematykiem od godziny 8 do 18, czy od 8 do 16. Często to są pomysły, które trafiają się gdzieś tam na spacerze. Gościł tu pana Marek Żukowski, profesor Marek Żukowski, który mówił, że najlepiej mu się myśli pod prysznicem na przykład, leżąc, albo leżąc na sofie. Więc matematyka, ale jakby takim z drugiej strony problemem związanym z uprawianiem matematyki jest to, że właściwie pracuje się cały czas. Syn moich znajomych mówił, że on nie będzie matematykiem jak jego tata, zostanie maszynistą, dlatego że no, maszynista pociągu do domu nie przyniesie, prawda? Ja jednak często tą swoją pracę do domu przynoszę. Są i blaski, i cienie zajmowania się matematyką. A blaski jakie? No blaski to jest to, że żyje się w świecie, który jest światem prawdziwym. Jak ja udowodnię jakieś twierdzenie, to twierdzenie dzisiaj udowodnione, jeśli się nie pomyliłem, moi koledzy matematycy je zweryfikują, ktoś przyjmie pracę, recenzent ją przeczyta, no to twierdzenie będzie za 5, 7, 10 lat również prawdziwe. Czyli matematycy są także naiwni. Dlaczego? No bo tak obserwuję to, co się dzieje w naszym pięknym kraju i wydawałoby się, że właśnie może na przykład pewne rzeczy matematycznie też zostały udowodnione. Myślę o najnowszej historii Polski albo powiedzmy ostatnich 70 latach albo ostatnich 6 latach, tak? Wydawałoby się, że pewne rzeczy są udowodnione, zapisane, opisane, nie tylko przez matematyków, a tymczasem okazuje się, że właściwie wszystko można reinterpretować. No można reinterpretować, więc ale nie matematykę. Teorię, tylko pana wzór właściwie też można reinterpretować. Dlaczego nie? No można wprowadzać postmodernistyczną matematykę można wprowadzać. Wie pan, na Akademii Platońskiej widniał napis, niech nie wchodzi tu ten, który nie zna geometrii. No geometria, matematyka wtedy była po prostu geometrią. Ja mam dość radykalny pogląd, żeby taki sam napis umieścić na gmachu naszego parlamentu. Oczywiście z 460 jest posłów, no 460 posłów zostanie kilkunastu. A może przesadziłem. No dobra, ale czy to wtedy będzie demokracja? No ale co znaczy demokracja? No to znaczy, że ludzie wybierają, no, trzeba sprawić, żebyśmy wybierali tych, którzy umieją matematykę. No. Proszę pana, no ale przecież humaniści powiedzieli, aha. Ale co to jest humanista? Proszę pana, ja się tu będę burzył na to, proszę, bo to burzyć. Ciągle mi tutaj to imputują, że jest podział na humanistykę i nauki ścisłe i matematykę. No matematyka jest nauką humanistyczną. Matematyka jest nauką humanistyczną i tego będę się trzymał. Co to jest nauka humanistyczna? No, to jest nauka, która zajmuje się człowiekiem, jego życiem duchowym. Matematyka zajmuje się życiem duchowym. Matematyka jest kontemplacją. Kontemplacją, którą matematyk uskutecznia, zajmuje się bytami idealnymi. I ta matematyka jest jak najbardziej działalnością duchową i humanistyczną. Czyli co wtedy z umysłami ścisłymi? Powinien odrzucić matematykę. Ale co to są umysły ścisłe? Wie pan, to w szkole mi pani mówiła, ach, nie masz głowy do matematyki. To mi powtarzali od podstawówki. Nie masz głowy do matematyki. Gdyby nie upór mojego ojca, który stwierdził, no, swoim rytmem idź do przodu i zobaczymy, co będzie. To nie masz głowy do matematyki. Jesteś humanistą. Co to znaczy? No to znaczy, potrzebna jest pewna wyobraźnia, ale inny rodzaj wyobraźni. Proszę pana, powiem panu coś może bardzo brutalnego, ale wielka matematyka i wielka nauka nie powstaje w głowie. Powstaje na jej antypodach. Trzeba mieć pewną część ciała twardą, żeby wysiedzieć pewne rzeczy. To jest tylko pytanie, ile czasu w to włożymy. Oczywiście są ludzie mniej lub bardziej uzdolnieni. Nie? Pracowałem kiedyś, czy rozmawiałem, zapraszany przez takiego chyba jednego z najwybitniejszych w tej chwili matematyków, Martina Heirera, laureat medalu Fieldsa. Matematycy nie dostają Nagrody Nobla, a dostają medal Fieldsa, młodzi matematycy do 40 roku. No i rzeczywiście te 8 lat temu, kiedy Heirer mnie zapraszał do Nowego Jorku, to jeszcze byłem w stanie nadążyć za tym, co on robił. No w tej chwili czytam jego pracę, staram się czytać i to jest zupełnie kosmiczna matematyka. Co tak daleko. Za humanizm, drogi panie? Otóż o co mi chodzi? Co chcę powiedzieć? Jest osoba, która sama siebie rozumie i nikt więcej. Nie, to kilka osób jest w stanie rozumieć, ale właśnie o co chodzi? Chodzi o to, żebym ja włożył w to wysiłek. Proszę pana, jak ja włożę w to wysiłek,
to ja byłbym w stanie to zrozumieć. Oczywiście ja nie mogę zajmować się wszystkim. Gdzieś padł mi w ręce wywiad z Ireneuszem Kanią. Ireneusz Kania to jest takie zjawisko wyjątkowe. Tłumacz z 25 języków, autor kilkudziesięciu, może kilkuset nawet już tłumaczeń książkowych. Tłumaczy z 25 języków i ta zachwycona dziennikarka mówi, ależ pan musi być mieć zdolności językowe. W ilu językach pan biegle mówi? No mówi, no w 10 tylko. To pan musi mieć gigantyczne zdolności językowe. On mówi, nie, absolutnie nie. Nie mam żadnych zdolności językowych. Ja po prostu umiem ciężko pracować. Ja się nie męczę. I to jest tylko kwestia tego, że jeżeli chcemy mieć życie łatwe, lekkie i przyjemnie, no to znakomicie, możemy się zaangażować w politykę. Jeżeli chcemy mieć życie piękne... To jest trudne, to się wydaje, że to jest lekkie, łatwe i przyjemne. Okej, ale zdolności, które są potrzebne, no to jest połączenie hipokryzji z cynizmem. No, nieprawda. Matematyka się doskonale przydaje w polityce. Ale w czym? No przecież policzyliśmy, czy możemy kredyty frankowe zamienić na złotówkowe i się wszystko dało w kampanii, teraz się nie daje, tak? To tak można właściwie o wszystkim powiedzieć, ale proszę zobaczyć. Polityka... To oczywiście przesadza. Przede wszystkim kalkulacja, tak? No bo żeby zdobyć władzę, trzeba zdobyć odpowiednią liczbę głosów, tak? Trzeba wiedzieć oczywiście, gdzie tych głosów szukać, ale na końcu to jest czysta matematyka. To chodzi o to, jak przekonać, żebyśmy mieli plus jeden. Tak? Albo do kogo jak mówić, żebyśmy mieli plus jeden niż nasz przeciwnik. No ale to jest taka prosta matematyka. Wie pan, kiedyś robiliśmy właśnie z profesorem Lasotą zakupy i to był taki chyba nasz największy dydaktyczny sukces, który odnieśliśmy. Mianowicie kupowaliśmy 10 rzeczy, każda poniżej 10 zł, rachunek był powyżej 100 zł. No i przekonaliśmy kasjerkę, która tam tymi tipsami, prawda, po tej kasie fiskalnej biegała, że to jest niemożliwe. I ona mówiła, rzeczywiście, to jest niemożliwe. No więc to jest chyba taka matematyka na poziomie tego zliczania 10 towarów poniżej 10 zł, żeby sobie te głosy policzyć. Natomiast oczywiście trzeba mieć inne cechy. A szkoda o nich mówić, wie pan, to pomówmy o matematyce. No ale nie, moim zdaniem to jest w ogóle bardzo ważne, no bo proszę zobaczyć, gdybyśmy zostawili rządzenie światem matematykom, no to byśmy się zastanawiali, jakie cechy mają matematycy. Proszę na przykład, nie wiem czy pan wie, przeprowadzono taki eksperyment, badając etyków, tak, profesorów etyki etyków w Stanach Zjednoczonych. Czy etycy są bardziej etyczni? Pewnie nie. Nie są. Znaczy, oczywiście trudno jak gdyby bardzo głęboko wnikać, tak? Ale jakieś były założenia poczynione, że jeżeli tak, to powinni robić to część. Okazało się, że nie, że etycy są tak samo etyczni czy nieetyczni jak przeciętny zjadacz chleba. No ale... Czy matematycy są troszeczkę bardziej logiczni niż przeciętny zjadacz chleba, ale jest jeszcze jedna cecha, nie są, którą chciałbym... Są ludźmi, a człowiek jest z natury nielogiczny. Tverski i Kahneman to udowodnili bardzo pięknie. Proszę pana, ale jest prawdą i to jest, i to można tego typu badania przeprowadzić, one były przeprowadzone, że matematycy należą do ludzi szczęśliwych. Bo obcują, albo tak mi się wydaje. Bo obcują z pięknem, bo obcują z czymś, co jest naprawdę. Znowu to piękne, ale obcują z czymś, co jest naprawdę. Z czymś, co jest naprawdę. No proszę na sobie wyobrazić. Liczby urojone. No są naprawdę, tak. Idee, ale i są prawdziwe. Ale proszę sobie wyobrazić no, polityka, który deklaruje dzisiaj to, jutro co innego. No oczywiście dzisiaj polityk w tej hipokryzji swojej może powiedzieć, że no okej, no ja tego właściwie to powiedziałem, to, ale tego nie powiedziałem. Prawda? Egzegeza, że ale można by zadać pytanie, no, skoro matematyka to piękno, tak? Matematyce nie ma zwolenników partii A albo partii B, pomiędzy wzorami mówię, tak? Nie mówię o samych osobach, tylko o teoriach. Tam nie ma polityki. No więc można zadać pytanie, dlaczego matematyk ciągle deklaruje to samo? Dlaczego matematyk ciągle tak mówi, że 2 plus 2 równa się 4? Ale a polityk dziś mówi to, a proszę myśleć matematycznie, bo pan myśli politycznie. Dlaczego jest tak, że jeżeli prawda, pistolet wystrzeli 1000 razy i mamy pociągnięcie za spust, potem huk, to dlaczego za 1001 też tak ma być?
No dobrze, no to indukcja jest... Więc można powiedzieć, dlaczego dziwi pana to, że polityk ciągle mówi coś innego, a nie dziwi pana to, że matematyk ciągle mówi to samo? No dlatego, że matematyk mówiąc ciągle to samo, ciągle ma rację, natomiast polityk mówiąc raz a innym razem nie a, no nie może mieć racji. To idźmy dalej matematycznie myśląc. Proszę mnie korygować, jeżeli myślę nie matematycznie. Co to znaczy mieć rację? No pytanie o prawdę. Tutaj dobrze, czym jest prawda? Zacytuję. Czymże jest prawda, tak? No właśnie. Piłat. No więc jest odpowiedź Tarskiego, zgodność z rzeczą, z rzeczywistością. Zgodność. Czym jest rzeczywistość w polityce? Wie pan, ja będę jednak mimo wszystko stawiał przy pewnym racjonalizmie. Zaraz wejdziemy w jakiś postmodernizm, anything goes, prawda, wszystko nam ujdzie. Nie, jest coś takiego jak... proszę pana, no jest coś takiego jak... No proszę się, zgodzi się pan czy ze mną, czy nie, ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, równie dobrze mogę być wegetarianinem jak kanibalem. No przecież to w zasadzie to jest tylko i wyłącznie mój wybór, tak? Oczywiście. Społecznie możemy to akceptować? Nie. I to jest prawdziwe, z pana zdaniem? Ale to, że każdy... Że ktoś dokonuje jakichś wyborów takich, które są albo no ja mimo wszystko trzymałbym się pewnych kanonów racjonalności. Ale mówimy o wyborach. Na poziomie możliwości, tak, może pani być równie dobrze wegetarianinem, jak i kanibalem. Mało tego, podejrzewam, że możemy znaleźć przestrzeń na tym lądzie, naszym padole rozpaczy i łez, gdzie mógłby pan być legalnie kanibalem, tak? Albo bigamistą. No ale znajdziemy takie przestrzenie, gdzie nie. I są jakieś powody. Podobnie jak zcielenie przez zero. No wierzę w prawdę absolutną. Można, ale nie polecam. No tak, ale wierzę w prawdę absolutną. Proszę pana, jeśli chodzi... Także widzi pan, myśląc o polityce matematycznie, nie tak łatwo formułować takie... Tak, ale opinie? No tak, tylko zamieniamy nasze życie w dom wariatów, wie pan, bo to, oczywiście, że są ludzie, którzy chcą w domu wariatów żyć. Wariatów bez polityki i bez polityki, matematyki. Bez polityki i matematyki, tak, ale matematyka troszeczkę porządkuje tutaj te irracjonalne dyskursy, które... I tu, wie pan, wielki problem, którym będziemy się zmagali zapewne, to jest kształcenie matematyczne, no. To jest to, żebyśmy uczyli ludzi matematyki, uczyli myślenia. No oczywiście ktoś może powiedzieć, a po co? No właśnie, do kształcenia matematycznego może po informacjach powrócimy. Profesor Tomasz Szarek, matematyk z Uniwersytetu Gdańskiego, jest państwa i moim gościem. Informacje już za 4 minuty o 11.40. Po informacjach wracamy. Owczarek. Prasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu. Oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17.40. Reklama. Aha, znowu się złamał. Ciągle się rozdwajają. Te brzydkie białe plamki. Szorstkie skórki. Oszaleję. Paznokcie nieustannie ulegają osłabieniu, przez co mogą stać się kruche i łamliwe. Zastosuj Regenerum Regeneracyjne Serum do paznokci. Regenerum zawiera olej z orzeszków makadamia, składniki odżywcze, witaminy, a do tego rozjaśniający olejek cytrynowy. Dzięki Regenerum paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, są mocne i naturalnie piękne. A ta tubka z pędzelkiem jest genialna. Regenerum. Pełna regeneracja. Medalowe ceny w Lidlu. No i biegnie nasz sprinter, nasza Puma z łopatką wieprzową po 7,95 i przecina linię mety. Jakby to był papier toaletowy kupiony 20% taniej. Jakby chciał go donieść do domu, do żony, do dzieci i do usłyszenia, mówił Tomasz Zimoch.
Od jutra łopatka wieprzowa bez kości tylko 7,95 za kilogram, a papiery toaletowe minimum 20% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza całą rodzinę na wakacyjne warsztaty oraz nowe wystawy. Jeśli myślisz, że nie potrafisz malować, udowodnimy Ci, że tak nie jest. Myślisz, że zawód archeologa jest nudny? Nic podobnego. Poznaj niesamowite zagadki starej kopalni. Daj się wciągnąć w wir pracy na wykopaliskach i spotkaj się ze sztuką w galeriach. Odkryj, że muzeum przyjemniej zwiedza się latem. Wykorzystaj wakacje, wejdź na www.muzeumślaskie.pl i dowiedz się więcej. Muzeum Śląskie. Miejsce dla małych i dużych odkrywców. Po co myśleć o wrześniu? Bo warto. Tylko teraz w Empiku za zakup artykułów szkolnych za 100 zł dostaniesz voucher na 20 zł do wydania także na inny asortyment. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Moja mama zawsze była pełna energii. Bardzo nas zmartwiło, kiedy straciła apetyt i opadła z sił. Kupiliśmy jej w aptece Appetizer Senior. Pyszny syrop.